Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja mam pytanie o to, czy w ogóle państwo zbadaliście, dlaczego Polacy nie chcą się szczepić. Znaczy, jakie konkretne powody są ku temu, że Polacy nie chcą się szczepić, że tempo szczepień spadło? Bo jeśli robi się kampanię reklamową, informacyjną, to warto ją oprzeć po prostu na faktach, czyli wiedzieć, w jaki sposób dotrzeć, w jakich miejscach dotrzeć, jakie miejsca są najtrudniejsze z dotarciem tej informacji, czy używać właśnie billboardów, czy ulotek, czy liderów, czy mediów społecznościowych. I w jaki sposób to zrobić, tak? I dlaczego tak jest? Więc proszę odpowiedzieć na pytanie, czy wiemy, dlaczego Polacy nie chcą się szczepić? I na tym opieramy naszą kampanię promującą szczepienia. I druga kwestia to jest, czy państwo macie zbadane środowiska antyszczepionkowe? To znaczy są to środowiska, które jakby mają bardzo szerokie skalę działania. Robią pikniki, mają billboardy, ulotki, media społecznościowe, własne portale internetowe, które teraz we wrześniu zaczęły bardzo silną akcję w szkołach. Są to środowiska, które chcą chodzić do rad rodziców po to, żeby blokować możliwość organizacji szczepień w szkołach, żeby wpływać na dyrektorów. Mają przygotowane pozwy, mają przygotowane pisma, mają przygotowane jakby całą ścieżkę postępowania także prawnego w stosunku do kuratorów, nauczycieli, do dyrektorów, którzy promują szczepienia. Czy państwo macie to zbadane i będzie jakaś odpowiedź na takie działania? Czy w całej Polsce w wakacje odbywały się bardzo liczne wydarzenia, marsze, pikniki, koncerty, właśnie antyszczepionkowe? Powstawały bojówki antyszczepionkowe, były napaści na punkty szczepień i szpitale. Czy państwo macie w jakiś sposób to zinfiltrowane? Zwłaszcza, że mamy jasne informacje, że niektóre z tych organizacji antyszczepionkowych są powiązane z ludźmi, którzy są jakby proklenowcy, tak? Czyli to budzi niepokój, powinno budzić niepokój nas wszystkich, także służb, nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Chciałam także zwrócić uwagę, że niektóre portale, które promują treści antyszczepionkowe, są finansowane z budżetu państwa. Są finansowane z Narodowego Instytutu Wolności, który powołał pan Piotr Gliński. I to są milionowe kwoty. Tu nie mówimy o drobnych, a te portale internetowe promują fejkowe informacje na temat szczepień i do tych szczepień zniechęcają. Rzecznik Praw Dziecka, który mówił o eksperymencie. Środowiska prawicowe, po które jakby często sięgał, czy też z którymi kontakty ma rząd Zjednoczonej Prawicy, czyli państwo elbanoscy, pani Socha, pani Kaja Godek, osoby związane z Ordo Iuris. To są wszystko organizacje, przedsięwzięcia, które jakby promują alternatywną wizję rzeczywistości i nauki. Więc może warto z takimi osobami porozmawiać, żeby jednak wyciszyły swoją działalność. Czy państwo mają te środowiska również zbadane? Czy cokolwiek się dzieje w sprawie walki z takimi grupami? To są często lekarze, naukowcy, którzy organizują się w jakieś organizacje antyszczepionkowe, są często zapraszani do mediów i promują alternatywne wizje świata. Czy jakieś konsekwencje będą z tego powodu wyciągnięte? Bo nie może być tak, że lekarz, który ma stać na straży zdrowia i nie mówi o tym, że nie możemy się szczepić, bo to jest, zmieni nam genom albo jest to placebo, jak to było przewidywane. I to są właściwie moje główne pytania. Dziękuję.